Siema, podczas ostatniego State of Play zapowiedzieli, że będziemy mogli zagrać wygrywalne demo remake'u Medieval. Czym jest Medieval, to chyba nie muszę przedstawiać. To jest taki slasher z pierwszego PlayStation 98 roku, więc oryginał ma już ponad 20 lat. I postanowiłem dzisiaj ograć to po raz pierwszy. Nie grałem wcześniej, nie sprawdzałem tego dema, żeby właśnie tak nagrać takie pierwsze, naprawdę pierwsze wrażenia. W oryginał oczywiście grałem, nawet jakiś miesiąc temu przechodziłem go akurat na PlayStation Classic i no, gra mocno się zestarzała, a ten remake wygląda tak na pierwszy rzut oka spoko. Pierwsze co mi się rzuciło w oczy to to, że kamera jest tak samo zjebana jak w oryginale. Różni się tylko tym, że tutaj mamy analogi i możemy nią jakoś sterować, a w oryginale no nie było tego. Przynajmniej na PS Classic, jak to ostatnio ogrywałem, to pad niestety nie ma analogów, więc kamerą nie można manipulować w żaden sposób i trzeba się męczyć. Tutaj oprócz tego, że są analogi, to kamera działa nadal tak samo chujowo, bo jest zajebiście ociężała po prostu. Nie wiem, jak to opisać, ale jest nie dość, że obracamy ten ekran bardzo powoli, to jeszcze działa to tak strasznie opornie. Druga rzecz, polski dubbing. Oryginał Gdy będziesz gotowy nie wyszedł opuścić po tę polsku. kryptę, idź do wyjścia na końcu korytarza. Żeby otworzyć bramę, musisz znaleźć kamień runiczny i umieścić go w zdobionej dłoni obok drzwi. Brzmi spoko. Ale to już akurat Sony nas przyzwyczaiło, że dubbing w ich grach przeważnie brzmi spoko. No i z tego co widzę też na przykładzie Ratcheta i Clanka, to tam w tym remake'u to dużo się pozmieniało, nawet względem projektu poziomów i tak dalej. A tutaj widzę, że jedyne co się zmieniło to właśnie polska wersja i grafika. Poziomy są nadal tak samo. Nie są w żaden sposób zmienione. Zobaczymy zaraz, jak przeciwnicy. Jestem na świeże po grze, więc nawet takich przeciwników kojarzę gdzieś mniej więcej ich rozmieszczenie. Graficznie wygląda to zajebiście. Nie jest to poziom, znów wspomnę, Ratcheta i Clanka, ale gra wygląda świetnie. Chodzi w 4K z tego, co wyczytałem w necie. Sami remake wychodzi już 25 października i jeśli nie będzie miał na wejście jakiejś chorej ceny typu 250 zł, to myślę, że sam się spuszczę. Chociaż jakimś fanatykiem Medieval chyba nigdy nie byłem, ale miło tą grę wspominam. Wygląda to naprawdę spoko. Tylko no niestety ta kamera, mam nadzieję, że jeszcze do premiery jest chwilę czasu i jakoś to zmienię, bo naprawdę jest strasznie. Aż mi się przypomina oryginał od razu. O, i są ragdole. W oryginale tego nie było. Tu gdzieś, z tego co pamiętam, powinna być runa w takiej kapliczce. Będzie? A, już ją chyba wziąłem. Nawet animacje są takie jak w oryginale, ten nasza główna postać tak kaleko biega, jakby zesrała się w spodnie. O, jest następna runka. Nie będę tu biegał do każdej książki, tego sprawdzał, bo to nie ma sensu. Chcę to po prostu przejść. Z tego co czytałem w necie, to demo jest strasznie krótkie, więc może uda się przejść je od razu na tym filmie. Gim po czwaro. W każdym razie pierwsze wrażenie jest naprawdę spoko. To mi się aktywuje chyba później. Tak. Jak wybiję odpowiednią ilość zombiaków, będę mógł zabrać ten kielich. Jestem ciekaw, jak się sprzeda ten remake i czy twórcy przygotują też dwójkę. Byłoby spoko.
Chociaż przyznam się szczerze, że w dwójkę nigdy jeszcze nie grałem. Mam ją na PS Classic akurat, wgraną, ale jeszcze nie miałem kiedy tego sprawdzić. Nigdy nawet nie grałem, naprawdę. O, mogę zabrać kielich. Jak tam teraz wrócić do góry? Gin. Mamy tu jakieś szybkie bieganie pod L3? Wydaje mi się, że coś jest, ale... Albo i nie. Zobaczmy, co tu się dzieje. Sala bohaterów czeka. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, co to jest. Dobra, pójdźmy teraz tędy. Chyba z tym posągiem coś trzeba było zrobić. Dawaj, kręć się, Hami. Tak. Jestem świeżo po nocce w pracy, po całym prawie tygodniu i trochę mi kontaktuje, więc jeśli lamię w tą grę, to musicie mi to wybaczyć. O, następna miksturka. Kurde, przyznam się, że nie miałem jakichś oczekiwań co do remake'u, ale teraz, kiedy tak w to gram, to szczerze czekam na premierę. Brakuje naprawdę na konsolach nowej generacji, już prawie zeszłej, bo niedługo poznamy nowe, ale brakuje na tej generacji właśnie takich typowo oldschoolowych platformówek jak ta na przykład. O właśnie, z tego co pamiętam w oryginale woda była zabójcza. Ciekawe jak jest tutaj. Pewnie tak samo. Miedziana tarcza. Gin. Tak, tutaj widać, że jest głębiej. Skoczymy. O. I to już? Boże, myślałem, że to jest trochę dłuższe. No teraz jestem zaskoczony. Wrażenie na szybko? Czekam. Naprawdę świetnie to wygląda, świetnie się gra. I no, ale jestem zawiedziony, jak to demo może być takie krótkie. Ono ściągało się dłużej niż ja mogłem w to zagrać. Waży jakieś 11 giga. Swoją drogą, jeśli chcecie w to zagrać, wychodzi to tylko na PS4, to śpieszcie się, żeby ograć demo, bo znika chyba z PSN-a 6 października bodajże. Więc czasu jest już mało. Ja po tym krótkim demku wiem, że czekam na grę, bo miło jestem zaskoczony. Naprawdę jest to dopracowane. Nawet ułomności oryginału są tu przeniesione, jak ta kamera właśnie. Dubbing brzmi spoko z tego, co tak tu chwilkę usłyszałem. I nic, to pozostaje czekać do 25 października na premierę. Dajcie znać w komentarzach, czy też czekacie na Medieval, czy olewacie to ciepłym moczem, czy graliście w oryginał, czy kiedy wychodził oryginał, to nie było was jeszcze na świecie. Ja czekam, mam nadzieję tylko, że gra nie będzie kosztowała milionów złotych monet i będzie odpowiednio niższa, patrząc na wiek tej gry. Także trzymajcie się, do usłyszenia. If you ever